take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie. Tak. To dobrze. Spokojnie, staruszku. Mam nadzieję, że wiesz, dokąd iść. Ja was witam, a Joel mi w tym przeszkadza i pierdaczy. O, widzicie. W każdym razie witam was bardzo serdecznie, nietoperzyska, kłapouszyska, moje kochane, uwielbione, miłe, na kolejnym materiale na moim kanale serii Zagrajmy w The Last of Us, czyli w ostatni z tyłków. Z tego co pamiętacie, pogrywamy sobie bardzo czcigodnie i zasadnie w ten tytuł, walcząc o przetrwanie mojej, jak i mojej towarzyszki Eli, a z tej strony miam ci to jest ci grzechu 40, no i cóż. No i dzisiaj będzie odcinek dosyć niebagatelny, dlatego że przedłożymy wszelkich możliwych starań do tego, ażeby sforsować potężne fortyfikacje, które mają na celu zabezpieczenie mostu przed w zasadzie nami, czyli właśnie przypadkowymi jakimiś podróżnikami. Mostu przez rzekę, czy oni mówili, co to za rzeka jest w ogóle, bo jakoś mi tak umknęło. Wydaje mnie się, no nie jestem specjalistą, ale tak bym powiedział, że raczej nie powinniśmy korzystać z latarek teraz, bo... Wiecie, no łatwo jest taki poblask zobaczyć na dosyć spore dystanse, a z tego co pokazywali na poprzednim klipie, to od jego kryjówki do tego mostu było bardzo niewiele drogi. No ale nie będę się wtrącał, nie wiem, może wy wiecie lepiej jak tam przeżyć. No ale tam mi się wydawało, że jednak jest to głupie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie zdziwiłbym się jakby ich złapali albo zabili. Bo wiecie, no... Raczej wątpię, żeby ta gra nagle zamieniła się w taką walkę o przetrwanie masową, to znaczy, że nagle sterujemy niczym w jakiejś grze taktycznej oddziałem SWOT-u. No to tutaj nagle zaczniemy sterować całą grupą jakichś tam ludzi do walki o przetrwanie, zaczniemy zakładać własną bazę, rozwijać ją niczym w The Last of Mine. Fu, The Last of Mine. Pomieszałem nazwę dwóch tytułów. The War of Mine. War of Mine? Kurde, jak to się nazywało? Wiecie, ta polska gra. Bazująca na oblężeniu Sarajewa. This war of mine. Łoż kurde, no widzicie. Pamięć mam dobrą, tylko że zapominam. No nic. Dobra, co to? Ojojoj. Spróbujmy ich zdjąć po cichu. No byli blisko. Prowadź, idę za tobą. Ilu ich może być? Jeden, dwóch. A tu jest jeszcze droga na okrążkę chyba, tak? Czy nie bardzo? Nie, tu jest ślepy zaułek, po prostu dzieci się chowają. No dobra, nie głupio robią. No to... Co jest? Ktoś strzelił. Tam są jeszcze szperacze, czyli właśnie te słynne światła, które mogą nas... Hej, jak leci? ...wykminić. Próbuję nie zmarznąć. A co u was? Załatwiliśmy paru zakażonych, ale ani śladu tych turystów. Myślisz, że nadal są w mieście? Tak, są w pobliżu. Rym-cym-cym z dupy dym! Chciałem posłuchać, co mają ciekawego do powiedzenia, ale się okazało niewiele. Rany, ten gość jest zabici. Dobra, chodźcie. What? Co ty w ogóle do mnie powiedziałeś? Synku, co ty zakomunikowałeś w tym momencie? Rany, ten gość jest zabici. Super. Chodźcie. Fajnie. To jest normalnie tekst. Godny pochwały, jak słynny tekst musi tam jest z Rage'a. On powinien zasłużyć na swoją chwałę. Tutaj coś jest. Woda, no fajnie, fajnie, tylko że ja cały czas potrzebuję taśmy klejącej, której nie mam. Jakieś takie deficytowe ilości są tego dobra na świecie. A wydawałoby się, że to zwykła taśma, która jest po prostu klejąca. Do! Nie powinien to być taki problem. I teraz tak, trzeba uciekać i uważać na szperacz. Tam są ludki? Czekaj, tam jest! Tam! Uuu, klikacze. Czyli dlatego strzelają. Ha. Uuu, tak! Załatwiony! Widziałeś to? Nieźle! Okej. Okay.
No dobra, słuchajcie, jakoś tego śledziacza będzie zjeść. Całe szczęście z tego, co widzę nocą. O dziwo. Ej, to? Klikacz! Jeden jest przy. Tak, słyszę go, ale za cholerę nie widzę. Ja wiem, że jeden przy reflektorze, no ale to ja go nie załatwię. Musiałbym strzałem snajperskim to zrobić, a to takie lekko zdumienie było. A, raczej bym kombinował, żeby odwrócić uwagę. O, bo ich tu jest trzech. To nie najszczęśliwiej, jak ich tu jest trzech. Znaczy, wiecie co, może by się dało do nich podejść. Zaraz zobaczę, może... Wbrew pozorom na początku bym zlikwidował tych na górze, a nie tego, co jest przy mnie, na dole. To by chyba takie głupie nawet nie było. Mi się tak wydaje. Dobra, teraz poczekam, aż ten znowu zawróci z dołu. Wznowi swoją trasę patrolową i chyba tutaj będę w miarę bezpieczny, bo oni raczej nie patrzą w tym kierunku. Chciałem cegłówkę. Mam. O kurde, nie mam. Czekaj, to jest ważna rzecz, żeby to podnieść w takim razie. Cegłówka to jest bardzo istotny przedmiot. Jezus ty! Jak się nagle odwrócił? Ale szalonego Iwana zrobił. Mogę od razu przejść. Czyli mogę ich nie zabijać. A nie, nie mogę. No, no. Myślałem, że tutaj są... Myślałem, że tu jest drabina i że wejdę na górę. Trochę źle myślałem. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Co? Stary, to pewnie jakieś głupki. Nikogo tu nie ma! Kurde, no ja jestem, no. Nie wiem, czy ten z góry to widzi. Powinien widzieć, bo wlazł w teksturę i się na mnie gapi, no. No dobra, chyba nie widział, no. Ja tam nie będę się czepiał i narzekał, nie? Nie widział to nie widział, po co drążyć? Szkoda, że nie można zagasić takich ognisk. Ale mogę wyłączyć generator. Już nie macie światła. Super. Jeden padł! Mamy tu turystę! O kurde! Myślałem, że tutaj zeskoczyliście! Szlak by was... Ruchałaby was małpa normalnie! Jesteś martwy, dupku! Nie, to ty jesteś martwy, dupku! Tu się akurat pomyliłeś! Szlak! Byłem święcie przekonany... Bo nie wiem, tak dźwięki by mi na to wskazywały, że jeden zeskoczył na tą stronę, a drugi na drugą. No to tak trochę się jednak pomyliłem. Stamtąd przychodzą? Dziwnie. Jezus ty Chrystus, ja mnie dupnął. Początek był dobry, a potem... Nie, to ter! Nie! Ty mnie... To nie bie... Nie bie... Szlak! Dobra, weź mnie dobij, bo to jest już skrzyn doniony po samochodzie. Pomysł był dobry, ale nie wiem, jakoś tak... Oj, czekajcie, drukarkę mam włączoną, trzeba ją wyłączyć, bo będzie hałasować. Jakoś tak z gruntu założyłem, że obydwaj zeskoczyli z tego, w sensie takiej wieżyczki i myślałem, że ich tam jest tylko dwóch. No wyłączysz się, drukarka, W ogóle mnie nie słucha. Te zasrane maszyny, bunt maszyn. No nic, tak czy inaczej. A, tu mnie wczytało, to nawet fajnie. Dlaczego założyłem? Bo mi się wydawało, że ja słyszałem taki dźwięk, że ten drugi jakby się oddalał i jakby tak zeskoczył. No tak mi się wydawało, ale jednak się okazało, że no się mi się źle wydaje. I teraz pytanie, czy jeżeli wyłączę generator, to ja mogę po prostu przejść przez tą bramę? Bo straci zasilanie, czy tak to nie będzie? Tam! Dobre pytanie, zaraz zobaczymy. Dobrze mówiłem, zeskoczył jednak. Czyli dwaj zeskoczyli, no to o co to chodziło wtedy, nie wiem. Ich tam po prostu się namnożyło znacznie więcej i na tym polegał problem. Nie wiem, czy to się dało ogarnąć na cicho, naprawdę. Żadnego pojęcia nie mam. What ty w dupę? Rymcym cymcym. Nie wiem, czy to się dało ogarnąć na cicho. Żadnego pojęcia nie mam. Tam chyba jest amunicja do karabinu snajperskiego, no właśnie.
teraz tak jakby trochę lepiej wyszło. Nie widzę go! A ty? O, nie do końca. Dobra. Dobra. Dobra, dobra, skóra z bobra, tak powiadam. A to te nasze dzieci tam siedzą. No nic. Na głośniaka, ale wyszło. Dziwne trochę, że nie zaalarmowałem całej ich bazy w ten sposób, no ale... Nie będę się czepiał, dobrze jest. Prawdopodobnie mogło być lepiej. Ale wyszło jak wyszło. Też nie wyszło źle. Zachodzę w głowę, czy to nie była taka akcja, że tutaj trzeba ich było zaalarmować, dlatego że drzwi były nie do otwarcia i w momencie, kiedy ja bym ich się nie pozbył, to ja nie wiem, czy te drzwi w ogóle by się dało otworzyć. Ja chyba nie zostawili nic. No, trudno. Ogólnie wyszło dobrze, nie licząc tego, że no niestety apteczkę musiałem zużyć, ale to w sumie tylko apteczka jest. Cały czas nie mam taśmy, szlak z tymi ostrzami, teraz wielkie problemy, takie deficyty się nagle zrobiły niesłychane. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o apteczkę, użyjemy. Od razu skraftuję, chociaż nie będę kraftował kolejnej. Zapomniałem, że przecież czasami tutaj można apteczkę znaleźć, więc... Chyba tyle. No to YOLO! Water polo on the pool. Henry, pomóż mi z tym. No to już mam pewność, trzeba ich było zabić, bo inaczej oni by to usłyszeli. Więc to musiało być na głośno. Lec! Wow! Niezła brama. Ktoś tu jest? Czekajcie, czekajcie! Hej, tam są! To jest! Serio! Kurde. Dobra, muszę... Chodźcie. To jednak nie jest ich obóz, to tylko taka brama była. Teraz postaram się na cicho grać. To jeszcze nie koniec. Postaram się na cicho grać, bo już myślę, że można wejść w ten tryb sniki fakirowania. Uj, no to problem. Okej, patrzcie. Jakby teraz headshota dostał, ale by to była scena. Sam, chodź. Dobra, dawaj. Proszę bardzo. Coś mi się wydaje, że ja tu zostanę. Cholera! Szybko, no właśnie. Szybko! Ja już nie zdążę. Okej, musimy go wyciągnąć. Staranujemy ją! Przepraszam. My spadamy. Co? Jakiś bezsens! Hej! Teraz! Pojebało cię, Henry? Wiedziałem, że nie można mu ufać. No, tylko co dalej? Oj, Eli, kurde mać! Wygląda to dobrze! Zajdźcie go z drugiej strony! Sorry, Mary, ale taki KM to z łatwością powinien... Kurwa, wydostaniem! Bramę garażową przestrzelić. Taśma, super! Krynico mądrości! Mamy taśmy, ludziska. Czuję, że żyje. A, ale to była 1/4 taśmy. No to dupa jaś. No nic, dobra. Mam też podzespoły pod to, żeby wykraftować sobie bombę. Do niej taśmy nie potrzebuję, czyli zasadniczo mogę cały czas używać, ile fabryka dała z bomb, korzystać z mołotowów i tak dalej. To jest fajne. Teraz będziemy przechodzili przez pomieszczenia. Zaczynam trochę mieć niedobory amunicji do zwykłych pindoletów, więc wypadałoby chyba zacząć się posługiwać znowu sniki fakirowaniem, bo zacznie brakować zasobów. Zdaje się, że ich znaleźli. Rozproszyć się, mogą iść tędy. Trzech, okej. Trzech, no zaraz zobaczymy, jak to ugryźć tego śledziucha. Ci są dosyć daleko. Jeżeli bym tutaj rzucił butelkę, bardzo możliwe, że usłyszałby to jeden. No słuchajcie, na pewno go można... O, w dupę! No nie, nie można. Kurwa mać! To nie byłem ja! To nie ja byłem Ewą! Nie, dobra, ja to chcę od nowa. Czekaj, wczytaj, bo to faktycznie było z dupy, niepotrzebne. Wczytaj punkt kontrolny tak. To z dupy zrobiłem, ludziska. Takie rzeczy to naprawdę zdaje bez się, jaj. Znaleźli.
To nie ja skradłem niebo. Rozproszyć się, mogą iść tędy. Czyli w takim razie trzeba to inaczej rozkminić, bo oni się kryją wzajemnie oczami, że tak powiem. Gałki łoczne, duposkoczne. Jest ich dwóch. A tam trzeci jeszcze patrzy w tym kierunku. To trochę z dupy, bo... On ma broń! Kurde, to się dało zrobić. Już wiem, o co chodziło twórcom gry. To się dało zrobić. A w sumie i tak się udało. O mój Boże! Dobra, nie jest źle. Mogłem wejść do tamtego pomieszczenia i go tam cegówką zwabić, o to mi chodzi, no ale jednak tak nie zrobiłem, to trudno. O, w dupę węża. Idą obydwaj, to niedobrze. Kurwa! Trup! Chciał powiedzieć true story, bro! Albo trup. Takie są wariantowe możliwości. No dobra, tu jest... rurka, ale ja rurki nie chcę. Tamten facet, no tam jest dwóch gości i są jako tako, kurde, poinformowani, że my tu jesteśmy. To ich trzeba odinformować. Zaraz to zrobimy. Damy radę, nie jest źle. Tylko trzeba z pomyślunkiem to schobić. Schobijmy to. Zobacz, zobacz, co to tam jest. Co to to było? Dobra, zmieniłem pozycję, nie jest źle. Dam radę podejść jeszcze bliżej. Tu jest kolejna cegówka, to jest rewelacja. To jest po prostu system perpetuum mobile, super. Ej, znalazłeś coś? Niczego nie widzę. Odwróć się, odwróć, zobacz co tam jest. Zobacz, no obczaj co tam jest w ogóle. O, słyszałeś coś? Czy ty to słyszałeś? To normalnie były koty. Za szybko się odwrócił. Szlak. Niestety, za szybko się odwrócił. Nie zgubcie go! No trudno, co zrobić? Tu jest! O, ty w dupę! No nie trafiłem w ciebie, no! Jak tak można po prostu? Ty zasrańcu, popaprańcu, samozwańcu, ty! Szlak! Ach! Mogło być lepiej, no za szybko się kurde skuba nie zodwrócił, no! Niestety. Przeszukać teren. No dobra, póki co jeszcze nie mogę funkcjonować. Dziękuję. Ale muszę naprawdę się ogarnąć, bo zaczynam znowu powolutku lamić i to jest problematyczne. No bo prędzej czy później, jeżeli tak będę kontynuował tą praktykę, to mi zabraknie zasobów. Muszę się ogarnąć, naprawdę. Niby tam ze dwóch się udało po cichu, no ale ja bym wolał, żeby po cichu się udało wszystkich, nie? Albo... większość chociaż, tak, ze 3/4. Dobra, mam sporo amunicji do tego, zyskałem, to mnie mocno cieszy. Tam jest cegówka, to wezmę. Dobra, no mogło być gorzej. Teraz tak. Co się dzieje się? A co tutaj jest? A, jakiś włas. Te piguły. Teraz zobaczymy, dokąd to w ogóle prowadzi mnie gra, ale póki co... A zeksplorujemy sobie całe to pomieszczenie. Ale tu chyba nic nie ma. No jest to jakiś właz, ale to chyba tylko posadzka taka jest. To nie jest żaden właz, mi się wydaje. Więc trzeba wyjść po prostu frontowymi drzwiami. Prawdopodobnie tu zaraz przyjedzie ten ich wóz opancerzony, więc to jest z dupy rozwiązanie. No ale... co zrobić? Otwierać kurwa! Już! Serio? Nie uciekną! Nie! Nikogo kurwa! O Jezu, to! Nie! Nie! Ja chcę żyć! Całe szczęście mają Zeza! Ale to dobrze się stanęło! Ćwoki mnie atakują! Uciekaj! To się nie może dobrze skończyć! To się nie powinno dobrze skończyć, powiadam! Ile kul ci zostało? Pozabijają nas! Nie mamy innego wyboru. Zeskoczymy! Jest za wysoka, a ty nie umiesz pływać. Podsadzę cię, przebiegniesz obok nich. Cholera! O Boże. Pomożesz mi! Ej!
uparte bydlaki. Nie mamy czasu! Okej, tego się nie spodziewałem. Grubo! Fajnie. No nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, to znaczy, że nagle wrócimy do wody. Henry! Obudził się! Hej, ty. Żyjemy. Okay. Ty, dziadu. Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra. Nic mu nie jest. To ja sam was wypatrzył. Obiliście się sporo małpo. Wody i... Co ty, kurwa? Henry! Hej! Jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi. Jesteś, kurwa, pewien. Przestań! Joel! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie! Mieliście sporą szansę. I udało się. Gdybym po was wrócił, naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. Po takiej akcji bym z nimi nie szedł, w porządku, to na pewno. Sam, nic mi nie jest. Wiesz, cieszę się, że was wypatrzyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej? Znajdziemy tam kupę zapasów. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Nie wiem, czy bym z nimi wszedł w realnym świecie. Może coś znajdziemy. Teoretycznie to, co on mówi, jest logiczne, no bo wiadomo, że no, dziecko dla niego jest ważniejsze niż jakiś random, którego spotkał dopiero co, ale z drugiej strony... Wiecie, jak można iść w takim świecie post-apo i starać się przetrwać z ludźmi, którym w ogóle nie ufasz, bo wiesz, że w momencie, kiedy pojawi się jakiś czynnik, który zagraża waszemu życiu i zdrowiu, to oni się po prostu zostawią, nie? To w tym momencie, no to ja bym chyba takiej grupy nie chciał, no. Znajdźmy tę wieżę radiową. Uhuhuhuhu. Potężne to miasto było. Tam jest ten most. Zostawiliśmy wszystko w tyle. No nieźle. Sporo drogi za nami. Ale przeżyliśmy, to się liczy. Poszperajmy, może coś na tej plaży będzie. Coś tu chyba będzie. Warto zapuścić żurawia w każdy centymetr, że tak powiem. Hej, może w tej łódce coś się uda znaleźć. No właśnie, dawno właśnie na to wpadłem. Jaka ładna rzeczka. Taki strumyczek. Oczy dookoła głowy! No, jest bardzo wcześnie rano, bo oni się zaczęli przekradać nocą, czyli jest taka, powiedzmy, ja wiem, piąta, łamane przez szósta rano. No to nie jest łódka, tylko kuter rybacki, bym powiedział, albo jakiś holownik. Łódź! Dosyć spora. W ładowni coś może być, ale równie dobrze może być jakiś klikacz, więc trzeba uważać, tam mogą być zarażeni. Nie wiadomo. Ale to wszystko ładnie wygląda, ty. No gierka po prostu rządzi, nie? Naprawdę fajna. Wow. Zobaczmy na początek tutaj. Na wodzie jest nieco inaczej. Tylko spokojnie. Spokojnie jak na wojnie, moja kochana. Co my tu mamy? Taśma klejąca. Jeszcze szmatka do tego. Ja cię pieprzę, dobre. Bardzo fajne rzeczy. Czyli teraz tak, mam tą wreszcie taśmę klejącą, mam, czyli w razie W jestem sobie w stanie wykraftować ostrze i chyba muszę, bo prawdę powiem, że mam taki deficyt, że raczej jest to koniecznością. No dobra, no to w sumie na razie tyle. No i co, kolejny komiks do kolekcji. Eli, tych komiksów. Znalazłem jeszcze jeden komiks dla ciebie. Super. Dzikie światło gwiazd, antycząstki. Okej, okay, a zobaczmy jak to wygląda z tyłu opis, przepraszam bardzo. Księga 11. Antycząstki po serii błędów nawigacyjnych von Neumann znalazł się w koronie białego karła. Zniszczenia okrętu są poważne, a napięcie między członkami załogi niemałe. Co więcej, urządzenie maskujące przestało działać, więc trzeba było ukryć okręt w obłoku molekularnym. Niełatwo będzie Danieli odzyskać zaufanie załogi po popełnieniu takich błędów.
Nawet ciekawe komiksy. Taki bym powiedział coś a la... Ciekawe, czy zniszczenie takiej figurki... Nie! Nie, to kurde, chciałem, żebyś wymach ręką zrobił, ty dziadu. Ja ten po prostu, kurde, cegówką rzucił. No to straciłem cegówkę przez najbardziej idiotyczny sposób, jaki tylko mógł być. No dobra, nic. Cóż, wygląda na to, że czas kiedyś udawało mi się uniknąć tego całego chaosu dobiega końca. Pora wrócić na stały ląd, zaczynają mi się kończyć zapasy, a łódka nie jest w najlepszym stanie i naprawdę powiedziawszy, to musiało kiedyś nastąpić. Trzeba wreszcie przekonać się, co pozostało z ludzkości, co tak właściwie może się stać. Jeśli natknąłeś się na mój szkielet, nie podeprz proszę mojej czaszki. Dzięki, Iz. Czyli ktoś rzeczywiście próbował przetrwać na łódce przez długi czas. Czy byłoby to racjonalne? Dryfowanie na łódce przez długi czas w trakcie apokalipsy? Z pewnej perspektywy tak, dlatego że no macie jakieś źródło pożywienia, w takim przypadku możecie łowić ryby, nie? No to wam nie zabraknie tego. Ryb w momencie, gdy był świat post-apo, byłoby coraz więcej, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, teraz jest ich mało, populacja jest przetrzewiona głównie z uwagi na działania ludzkości. Nie byłoby tych działań ludzkości, gdyby doszło do apokalipsy. A jak tam wejść na górę? Pewnie jakoś się da. Ale to nie zmienia faktu, że jednocześnie, no wiecie, no nie bylibyście samowystarczalni mimo wszystko. No nie byłoby to możliwe, dlatego że nie byłoby na przykład źródła ropy naftowej, zresztą nawet same ryby, no na litość boską można się nimi żywić, ale jeżeli byśmy się żywili tylko nimi, no to one nie mają wszystkich witamin i składników odżywczych, nie? Więc... No ale też, no na początku apokalipsy z pewnością głupie by to nie było, po prostu wypłynąć w morze, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj Wincy nie ma, ale oni jeszcze szli jakimś takim ala klifem, więc zobaczmy, czy czegoś tam nie znajdę. Hej, Ellie! Chyba coś znaleźliśmy! Co? Ej, chodźmy to obejrzeć. Okej. Okay. Tylko, że tam plaża jeszcze się ciągnie, to ja nie wiem, czy na początek mam iść za wami, czy wzdłuż plaży. Tutaj chyba nic nie będzie. Nie wydaje mnie się, ale ta plaża... No coś faktycznie jest. Jeszcze zerknę tą plażę przy okazji, jak to wygląda z perspektywy dalekosiężnej. Przed nami w długiej perspektywie, jak to mawiał kabaret Tej i Zenon Laskowik. Aha, czyli chyba tutaj będzie droga dalej, mi się wydaje. Kurde, nie wiem, która będzie droga dalej. Czy to, co oni znaleźli, czy bardziej to miejsce tutaj. Ale zerknę. Belka. Nie, no ja mam gazurkę, to jest lepsze. Trochę mi to znowu Half-Life'a 2 przypomina. Nie przejdziemy tędy. Nie przejdziemy, nie przejdziemy, ale nic to nie będzie tu? O. Przez chwilę myślałam, że pozastrzelisz. Cię, mało brakowało. Nie no, pewnie bym go nie zastrzelił, ale... Nie wiem, czy chciałbym z nim iść. Chyba tak. Byłbym w stanie zrozumieć jego logikę myślenia, ale z drugiej strony, tak jak mówię, jeżeli nie możesz komuś zaufać, to na chun komu taki partner w takim świecie, nie? No dobra, co to, jakaś jaskinia jest? Co to jest? Obstawiam, że tędy się stąd wydostaniemy. Serio? Dziwny pomysł, ja bym wolał po powierzchni. Dobra. Chodź, Jami, idziemy dobra, do ścieku. Dzieciaki, właśnie. Okej, trzymam. Teraz ty. Okej. Te klify wokół nie są za wysokie, dałoby się stąd wyjść. A taka kanalizacja nie wiadomo dokąd poprowadzi. Sam nie oddałeś. W końcu się nauczyłeś. To naprawdę ładne ścieki. Nie mogę biegać. Matko bosko kochano, nie mogę biegać. To już typowo przypomina mi Half-Life'a 2. Turen. Okay. Joel, zobaczmy, co tam jest. Mówisz? Sprawdźmy te strony. No, tutaj mogą być klikacze. Jakoś nie. To nie ma okay. Tędy! Tu chyba jest jakieś przejście! O, tutaj! Jakaś przepompownia? Coś w ten deseń? O, okej. Okay. Czyli co, nie otworzymy przejścia, ale Ellie może się przesmyrgnąć, tak? No to spróbujmy.
się przeczołgam, nie otworzę drzwi. O, fu, ale obleśny szczur. Nazwę go Edward. Uważaj na innych kolegów Edwarda. Pierściuchy. No dobra. No i co? Niby oni mówili, że tam jest właściwa droga, więc zaraz do nich pójdę, ale... Tutaj może być coś ciekawego. O, właśnie. Uhu, hu, 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 dobre miejsce. Dobrze, że tu przylazłem. Piguły, środki wybuchowe. No właśnie, kurde, ja tych materiałów muszę więcej korzystać z bomb, słuchajcie. To jest w ogóle jakieś takie zaskakujące. Aż do niego? Nie wiem. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą. No dobra. A to co? Nie było mnie kilka miesięcy, a świat postanowił na dobre sfiksować, gdzie nie spojrzysz zarażeni i niezarażeni, próbują cię zabić. Ludzkość znów wpięła się w łańcuch pokarmowy i to z hukiem. Jestem w szoku, że wciąż żyję. Te ścieki wydają się całkiem bezpieczne dzięki ograniczonej liczbie wejść, łatwiej jest się bronić, a gdy ktoś już się tu dostanie, to uda mi się go zgubić. Może nie jestem twardy, ale za to szybki. Muszę tu po prostu przeczekać, aż tam na górze sytuacja trochę się uspokoi. Stanę się na jakiś czas szczurem ściekowym. Życzcie mi powodzenia. Iz. Czyli to jest ten gościu z Kutra. No to ciekawe. Znaczy wiecie co, tutaj ma dach nad głową, nie? Jak coś będzie padało na dworze, tu się można było skitrać, ale jednak, żeby jakoś dłużej przebywać w takim miejscu, trochę średnio. Osobiście uważam, że w momencie, gdyby doszło do takiej apokalipsy, to faktycznie ona by się z czasem wygasiła, ale byłaby to kwestia lat. A dlaczego? Z tego prostego powodu, że gdyby, załóżmy, no nie wiem, 80 czy 90% cywilizacji zamieniła się w krwiożercze bestie, to prędzej czy później powymierałyby z głodu. Bo nie miałyby co jeść. Cywilizacja ma co jeść w liczbie prawie 8 miliardów istnień, dlatego że mamy agrokulturę, dlatego że mamy politykę rolną, uprawiamy grunty, wiecie, pestycydy, herbicydy, nawozy sztuczne i tak dalej. Tutaj chyba nic nie znajdę. I wtedy to ma sens. Natomiast jakby ten system gospodarczy rypnął, to nie byłoby szans, żeby 8 miliardów potworów się wyżywiło. Więc same by z głodu by zdychały. Wystarczyłoby to przeczekać. Myślę, że po roku naprawdę niewiele by ich zostało i wtedy można by było po prostu wyjść na wierzch i wszystko wystrzelać. Całą resztę. Okej, wow. Wydostaniemy się tędy? Autostrada. No nie wiem. Nie, ja to się nie wiem. Nie umiem pływać. No to witaj w klubie. Zobaczymy, pewnie spuszczę wodę, tak? Jak się dostaniemy na drugą stronę? Trzeba coś wykombinować. Można popływać, no ale kurde, jak to są ścieki. Ten dźwig jest osadzony na jakiejś szynie. Może go użyjemy. Jaki dźwig? Zobaczcie, generator. Jaki generator? Co wy wszyscy do mnie szprechocie w ogóle? Gdzie wy takie rzeczy widzicie? No dobra. Czekaj, gdzie to... A tam jest generator. A, że tam. Że tę, jakby to powiedzieli Francuzi. Czyli pewnie mam tam po prostu popłynąć. No, Eli nie potrafi, ja umiem. No. Czekajcie. Zobaczymy, co jest pod wodą przy okazji. Gdzieś tam coś może być. Coś jest. Odblokuję wrota. I spuszczę wodę. I to ma sens. Czy coś tu jeszcze jakieś gdzieś? Bardzo mi się, kurde, podoba. Właśnie w takich miejscach jak to robi mi się smaczek na tego. Nigdy nie pamiętam nazwy tej gry. No wiecie, na przygody Nathana Drake'a i na przykład nawet na Tomb Raidera, kto wie. Ja tam w Tomb Raidera grałem ostatnio, nie wiem, w drugą część chyba, ale... wiecie, o co chodzi. Dam radę tu skoczyć? Henry, spróbuj! Dobra! Rozejrzyj się. Zostańcie tutaj. Henry, ty warchlaku, a ty co, pływasz nie potrafisz, tak? Pewnie sobie przypomnisz, jak się pływa, jak będą normalnie wody, a nie kurde ścieki. Tak to wszyscy nagle zapomnieli, jak się pływa, nie?
Och, wredne ludzie. No dobra, co my tutaj mamy? Chyba w sumie nic. Pod wodą w każdym razie nic. Muszę uważać, bo wcale nie jest powiedziane, że to są opuszczone miejsca. Gdzieś tu mogą być potwory. Dobra, co znajdziemy tutaj? Coś znajdziemy. Aha, no to już się coś wyjaśniło. Słyszę klikacza. Ewidentnie słyszę klikacza. Co mi się wydaje, że za tymi drzwiami jest klikacz. No właśnie. Nie wiadomo, ile ich tu jest. Nie wiadomo, czy jest sens ich atakować. Niech pomyślę, zmarnowałbym ostrze. Ostrzy nie mam zbyt wiele, chyba że to rozegram na głośniaka. Istnieje taka opcja. Mam też gazrurkę. Jednego gazrurką dałoby się pokonać, ale drugi wtedy do mnie dobiegnie i będzie kicha, nie? A amunicji mam sporo, więc w sumie można by to na głośniaka zrobić. Na razie postaram się po prostu przeskradać. Zobaczymy. Wolałbym ostrza nie zużywać już, wolałbym bardziej amunicję zużyć niż diostrze, naprawdę. Skoro zrobili takie miejsce, to domyślam się, że gdzieś tutaj coś znajdę, nie? Tylko pytanie, gdzie i co? O, zły moment, złe miejsce i czas. Do momentu, kiedy pozostają w fazie uśpionej, to jest wpyte. Gorzej jak z niej wyjdą. Szmatki. Coś do poczytania. Domyślam się, że znowu od tego Iz. Czy tam tej Iz. Pewnie to facet był. Wczoraj spotkałem ludzi. Spotkałem, czyli to jest facet, którzy nie próbowali na mój widok strzelać. Niezwykłe, wiem. Wymieniliśmy się zapasami i raźnie poszliśmy każdy w swoją stronę. Były z nimi dzieci i wszyscy wyglądali na naprawdę przestraszonych. Prawie powiedziałem im o tym miejscu, a co jeśli są tacy jak pozostali? Co jeśli... A nieważne, nie obchodzi mnie to. Jakiś sens zostawiać przy życiu, jeśli nikt nie stara się śmiać z twoim kiepskich żartów. Jutro postaram się ich znaleźć, może zechcą ze mną tutaj zostać Iz. No, czyli Iz już nie wrócił, bo gdyby wrócił, to by tu klikaczy nie było. Skoro to był jego taki przetrwalnik. Skoro znalazły tutaj klikacze, no to Iz albo ich znalazł, albo po prostu coś go zabiło. No naprawdę, projekt wrogów jest 10 na 10, strasznie mi się podobają w tej grze. Drzwi niestety już pewnie nie zamknę. Właśnie nie ma takiej możliwości, co trochę utrudnia. Ale jeszcze bym zobaczył, co znajdę tam na dole. Dobra, cały czas się skradamy. Dla pewności, żeby mnie tam nie ruszyli za mną. No faktycznie w momencie, kiedy oni są w formie uśpionej, to praktycznie nie mam po co ich zaczepiać, nie? To będzie tylko marnotrawienie amunicji. Taśma, no to super. Bo tej taśmy mam mało, więc to jest naprawdę rewelacyjna znajdźka, słuchajcie. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, czy w takim razie bym chciał coś wykraftować z tego? Mam dwie apteczki, możliwość skraftowania kolejnej, możliwość zrobienia jednej bomby i możliwość skraftowania jednego ostrza. Jeszcze nie mam? Jezu, jaka ta taśma jest naprawdę, jak się wolno ją zbiera, to ja nie wiem. Po prostu szok. No dobra, idymy. Gdzie mi się gra zapisała? Takie mam proste pytanie. 3 minuty temu. Wolałbym, jakby to było minutę temu. Bo będę powolnymi krokami zmierzał do tego, żeby się z wami pożegnać. Ja nie wiem, czy w ogóle klikacze mogą pływać. Więc to też jest takie odwieczne pytanie właśnie światów post-apo. Jakie są możliwości potworów, które zostały wykreowane, nie? Jeżeli klikacze nie potrafią pływać, a prawdopodobnie nie umieją, no to w tym momencie wystarczyłaby jedna wyspa, żeby zbudować sobie bezpieczną cywilizację. No chodź. Chodź. O, proszę bardzo, sprytne. Pewnie, że sprytne, bo jestem takim sprytnym kolesiem, mój drogi. Taka ze mnie sprytna kuna. Nawet nie wiedziałeś. O, szlak, tu są jakieś... Tędy nie da rady, tu jest...
Czyli co, trzeba będzie tędy. Lecisz! Dobra, trzeba sprawdzić, czy generator działa. O-o. Chwila prawdy. Jak ona włączy generator, ściągnie wszystko z okolic. No właśnie. O, tak! What? A mnie zostawili! I o to im chodziło. A mnie ktoś ściągnie, czy w tym gnojowisku zostanę do końca świata, co? Ej, gościu! Jeszcze se stanął przy tym gównie, jak ta woda mi prosto w mordę leci, no. Co za ham po prostu, ja nie wiem. Jakie chamidło to i doros. Przyznam, że mi zaimponowaliście. Masz do czynienia z zawodowcami. Wąski, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Mamy minutę. God damn it, dobrze jest. Skoro jest minuta, to będziemy się żegnali. I tak już długo nagrywam, bo 40 minut plus jeszcze parę słów ciekawostek. Nie za wiele, bo muszę się zmywać z domu, ale parę słów. No to myślę, będzie fajny i wartościowy materialik. Cóż, ludziska. Ostatnio ględziłem cały czas o grzybach, bo wiadomo, o nich będę opowiadał non-stop, to o tym cały czas będę ględził. Jeśli założymy, że maczużnik lub inny grzyb tak zmutuje, że zarazi człowieka, to jakby to wyglądało, tak jak w grze, czy też być może inaczej w realnym świecie, jak grzyby by funkcjonowały, czy wykreowałyby krwiożercze zombie rozrywające ludziom tętnice, szpony albo kły, czy byłyby inteligentne, na ile byłyby groźne, czy mogłyby się ze sobą komunikować, poruszać dosyć szybko i zwinnie, jakie byłyby ich możliwości ekwilibrystyki, czy mogłyby dokonywać kooperacji. No właśnie, rozbijmy klikaczy na czynniki pierwsze. Na start ustaliliśmy, że zarażenie i mutacja potencjalnie, technicznie rzecz ujmując, są możliwe w prawdziwym świecie. Mało prawdopodobne, ale jednak technicznie możliwe. Gdyby do niego doszło, ludzie prawdopodobnie zamieniliby się w to, co spotyka owady przy okazji kordycepsa maczużnika, to znaczy bezmózgie istoty porośnięte częściowo grzybem, który pożywiałby się pasożytniczo ich organami wewnętrznymi. Tacy ludzie mogliby się potencjalnie poruszać, ale robiliby to nieudolnie i dosyć powoli, a z biegiem czasu wręcz by skamienieli, dlatego że jakby grzyb już nadmiernie się rozmnożył, to nasze organy wewnętrzne zamieniłyby się w kisiel i już po prostu człowiek nie byłby w stanie się poruszać, bo nie byłoby organów wewnętrznych i mięśni. Grzyb może teoretycznie stymulować układ nerwowy ofiary, może przeniknąć do jego mózgu i nakazać mu proste rzeczy, proste ruchy, tak jak w przypadku mrówek, którym kordyceps każe wspinać się na najwyższe, bliższe drzewo i zastygnąć w bezruchu, ale są to proste rozkazy nieomal zero-jedynkowe. To taki przekaz łopatologiczny, najbardziej jak to tylko możliwe. Raczej ciężko powiedzieć, że kiedyś grzyb zmutuje na tyle mocno, aby nie upośledzić nosiciela i móc nim sterować niczym marionetką w sposób ciągły i bardzo nachalny. Zatem gdyby ludzie zostali zarażeni, raczej podobnie do owadów wspinaliby się na najwyższe punkty w okolicy, gdzie następnie zastygaliby w bezruchu, a o tym dlaczego pozwólcie, że opowiem na kolejnym klipie. Mam nadzieję, że trzymam was w niepewności. Na dziś ode mnie to tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Króciutko, ale mówiłem, że dzisiaj będzie króciutko, bo się muszę zmywać. Czym ta się ludziska, jak coś pamiętajcie o łapkach, jak drugie coś pamiętajcie, także o patronajcie. Czym ta się na razie.